Mega Melodic. Kurde, wspaniała gra. Kurde, cudowna gra. Nigdy w życiu nie widziałem na oczy lepszej gry. Teraz sobie przypomnieć, jak wspaniała jest. I Bihor tutaj teraz przychodzi, że szkaluje od samego początku. Nie szkaluje, jeszcze. Hold up. Hold up. Prawie włączyłem grę po francusku. Dzięki Bogu, że zdążyłem to zauważyć. Znaczy, na jakiej zasadzie to działa? Tam nie zastanawia. Znaczy, rozumiem, co mi opisali, że mogę dodać botów na Gamera 03 albo 04, ale w sensie który? O. No bo, zobaczymy. Najgorsze jest też, że z ZX-em mam chyba najmniej doświadczenia ze wszystkich gier, więc będzie bardzo intensywne nieogarnianie, co się dzieje. No dobrze. Co my tu mamy? Nie mam opcji, to na pewno mi się to nie podoba. Czyli pewnie znowu będzie przestawienie opcji in-game. Normalnie, żebym miał wielki wybór. Venture L, Venture L, cześć Sebastianie. Venture L, Venture L, Venture L, Venture L. Ja się będę. Cześć Ayla. Nie pamiętam w sumie, czy w ZX-ie pierwszym wybór postaci miał jakieś wielkie znaczenie. Cześć, Piotrku, witam. Bo kojarzę w dwójce tak, a w jedynce nie jestem pewien teraz. Gry kupione i zainstalowane, czyli mówię, że twój portfel też został bardzo intensywnie przyciągnięty do komputera przez Gabena. Wi-Fi obtained, ale chodzi by chciało, a nie mogło. Tak mi przykro. Gdybyś tylko miał dane. Kosztuje 42 zł? Nie, ale tanio. To zdecydowanie mniej niż ja wydałem na tej przecenie. Tak, oczywiście, że jestem gotowy, żeby ruszać. O każdej porze dnia i nocy. To najbardziej goofy instrument, jaki słyszę. Ten... O nie, nie uratowali mojej matuli, więc teraz będę edgy dziewczynką do końca swojego życia. Nie wiedziałem, że Ayla tak naprawdę Kenamada zainkarnowany w uniwersum Megamena. Słuchaj, puszczę ci bliczka. Będziesz sobie płacił za dane, za bliczkę. Właśnie, mamy bardzo ważne sprawy do załatwienia, takie jak zapierdzielanie z towarem. Guardiani walczą z Maverickami. Badają, dlaczego Mavericki się pojawiają. Fajny tu Sima, ja nic nie wiem. Na pewno nie będę szkalował tego. Znaczy powiem tak, postaram się podejść do tego z takim w miarę czystym umysłem i nie szkalować dla samego szkalowania. Zobaczę, jak mi się to uda. O, oh no, to Maveriki. Wyglądają podobnie do tych 04 w sumie. Nie. Shin, czy wczorajszy dzień, wczorajszy Steam Civica nie nauczył cię, żeby nie mówić takich rzeczy? A, nasza paczka zaczęła sobie niebezpiecznie lewitować.
Doskonale. Okej, okay, czyli mamy wziąć paczkę tanisią Guardianom. A propos. Czy jestem transporterem, a czy wyglądał jakbym był kompletnie opancerzony? Snack. Złota zasada, jeżeli mamy szeregowego strażnika, to on jest kompletnie bezużyteczny. Yep. Wyobraźcie sobie mieć takiego szeregowego strażnika, który nie umiera przy pierwszej możliwej okazji. Jadę, jadę, nie możemy poruszyć się w biometalu. Ale to z wunuszem. Wow! To tak naprawdę model X! Tak naprawdę nie grałem w Mega Man ZX, to Mega Man X, czyli może to będzie jakaś dobra gra, co? Nie, dobra, miałem nie szkalować. Ale to jest to magiczne X9, o którym wszyscy mówili. Dobra, dużo ważniejszym pytaniem jest, jak wyglądają konsolki na chwilę obecną. Ja potrzebuję zobaczyć konsolki, zanim cokolwiek się stanie. Model X. Tak, na pewno sobie poradzimy, oczywiście. No i bum, ucieka. Dobra. To co mówiłem. Pierwsze to zawsze robię. Chwilę. Jump, subweapon pod R-ką, dash pod L-ką, transfer overdrive. A, wyjątkowo nie muszę zmieniać, bo main weapon i jump są tam, gdzie normalnie trzymam. Jestem zdumiony. O nie, nie, nie. O mój Boże. Aborduj mnie to. To jest dosłownie o no, 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 tylko nie komandarz. Co my tu jeszcze mamy? Nie mamy żadnych przedmiotów. Mamy main sub-weapon, albo raczej tych i tylko main weapon. Mamy mapę A1. I to na razie tyle. No dobrze. W ZX-a chyba nie było wszystkie jako ceny wtedy. A ja powiedzieć, że nie było ten. Bo jeżeli będą oceny, to ja będę chciał się to zbudować zapewne z tymi ocenami. Au. Jestem też pewien, że nie powinienem mieć te ceny, tylko właśnie idę, ale to by się przemawiał takimi debatkami. A come on. Lepiej nie było, były tylko levele to bossa i przyjemni. A na pewno możemy się zmieniać w ludzką formę, żeby przechodzić pod tymi ciasnymi przejściami. Warto pamiętać. Bo to na botach nie mają znaczenia, chyba że ktoś poluje na czyki, tego ja absolutnie nie planuję. Okej, to nie przejdziemy. Ale warto sobie odnotować, co się istnieje. Czy gra nie jest za głośno? Proszę dajcie mi znać, bo z mojej perspektywy mam wrażenie, że odrobinę jest i wolałbym się upewnić, że tutaj okej.
może kapteczki Shine. No właśnie, też tak czułem, powiem szczerze. Ale wolałem się upewnić. Jeżeli powiedzi mi, że chodzę po miejscach, których nie powinienem być, to zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli gra mi daje taką możliwość, to... Konkret? Jestem pewien, że to jest miejsce, w którym chciałem być. Okej, okay, to jest zablokowane na to nawet. Lubię muzykę z TPM. Lubię ją na tyle, że zapomniałem tytułu. I to jest najgorsze. Ja mam okropną pamięć do tytułów odpadów, powiem szczerze. Kurwa, tak mi przykro. A, to jest anteczka, nie wiadomo po co. Znaczy, domyślam się po co, ale była mi niepotrzebna, no tak powiem. Czy tutaj... Nie, tu się nie da zrobić tego skoku. Nie widzę świata, w którym mogę zrobić ten skok. Może jak znajdę jakieś upgrade'y, albo coś tendencyjne. Ale na chwilę obecną z moimi możliwościami mobilnościowymi to nie było do zrobienia. Ciekawe, że Zetix tak od początku daje dość sporo swobodę. Nie jest to coś, czego się spodziewałem. Znaczy, żeby nie, bo ja mogę mówić, że grałem Zetixa, ale jednocześnie pamiętam z niego tylko tyle, że ta gra istnieje. Więc jest to prawie, że na ślepo granie. Na pewno trochę mi będzie wygodniej, bo nie będę kłamał, że ja to i lubię tak na spokojnie czasem bardziej podpierdać, aniżeli speedanować się przez etapy. No dole to się. Ale by coś miał być. Najwięcej mogę tu przejść. To pytanie, czy ja chcę iść tu na górę, czy chcę przejść się do MAU. Jak miecz mam, to mogę przecinać się z większym skrystalem na jeden za monitor i jeden HP. Zobaczyłem wszystkim, jak tutaj wygląda kwestia używania tych innych geometali. Bo pamiętam, że jak grałem ZX Advent, to narzekałem, że większość geometali jest kompletnie bezwartościowa i przez ta amunicja też byłaby wartościowa. I cześć, bo przegapię tak wiadomość. To ja mógłbym się zastanawiać, czy jeżeli ten, czy jeżeli mamy brak ten, to czy tej wartości nie wchodzi w HUB, ale chyba, że takim casualem nie jestem, potem dopiero to przechodziłem wszystkie teda. Teraz inne kłamstwa, które sobie mamem. Dobra, włącz teraz wraca. Jak straszny jest ten włącz? Też to był granie w Adventa. A, zobaczymy. Nie przyzwyczaję się do tego wordinga. To chodzę wam. Coś tam nie podoba. Ow. Co ty robisz? Dobra, ty na to uniknąłem. A, tam pięknie spodobał. O, come on! Come on! Come on! Czuję się oszkany. Dobra, tak też można. Poszło gorzej niż bym chciał, ale lepiej niż się spodziewałem.
Nie potrzebuję powodu, żeby pomagać ludziom, Bates. To jest desk. Cześć, mam paczkę. Prawda, noszę ją na sobie i mam nadzieję, że nie będzie tak używana i nie obetnie się jej pensji za to, ale... No problemo. Wszystko jest okej. Okay. Jira wciąż tutaj nie ma, ale niepokojące. Okej, czyli idziemy ratować Jira. Pamiętajcie, ważniejsze jest to, żeby sobie pomagać, a nie robota, którą mam do wykonania. Jeszcze jestem w jednej części sesji, że chciałbym zrobić większe rzeczy z fejdami. No i może zawsze przeplatać gry, to nie jest tak, że musisz grać w jedną konkretnie. Ja zwłaszcza mam tak, że jeżeli na przykład gram w JRPG, to staram się gdzieś tam po drodze wcisnąć jeszcze jakiś drobiazg. Bardziej wymagający zdolności manualnych. Nie podoba mi się, a nawet nie podoba się dla mnie. O, tam mi się nie podobało. Jakie mam misje? Zdaj test. Czy mogę wziąć więcej niż jedną misję na raz, czy mogę tylko jedną? Tak się zastanawiam. Okej, okay, czyli chyba raczej tylko jedną. I każą mi w tej chwili iść do strefy. Jadę. I kazali mi teraz iść do strefy T. Nie podoba się to dla mnie. Gdzie oni to tak ładnie mówią? Na Podlasiu? Chyba na Podlasiu tak ładnie mówią. Ja zawsze bardziej mówię to w takiej formie śmieszkowej. Nie, że na poważnie czy coś. On na mnie wyskoczy, prawda? Yep. Dobra, naszym celem jest dostać się do strefy T, jeżeli dobrze widziałem. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że na razie nie mam za bardzo... Nie mam za bardzo jakiejś precyzyjnej mapy, to będę musiał... O, może? Ja nie chciałem wychodzić. To będę chciał bardziej podwiedzać. Tego nie zniszczymy. Ja też go wziąłem. Tego pewnie pożałuję teraz. Może nawet nie aż tak. Podejrzewam, że tu na górę możemy wejść, miałem stąd, nie? Jeżeli się odpowiednio podaszujemy. Yep. To pewnie jest dotrzenie jakoś do nią, której nie mamy. Więc na razie zostawimy. Nie mamy już potrzeby podlaśka. Wow! Co to za szkalowanie biednych ludzi z Białego Stoku? Aha, wiecie, biednych, bo Biały Stok jest biedny, ha, 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 ha. To było kompletnie niezamierzone i nie powinienem tego mówić. Najmocniej przepraszam. Czy jest możliwość ustawienia sobie na dolnym ekraniku mapy? Albo coś ten deseń? Znaczy w sensie na tym, gdzie teraz kursorem ruszam.
jakaś część nie chciałaby, żeby była taka możliwość, ale jednocześnie trochę się obawiam odpowiedzieć na to pytanie. Bo nie ukrywam, że byłoby to bardzo wygodne do nawigowania. Tego to ja nie wiem, doskonale. Tak, ale... Od tyłu ich trzeba. Okej, to możemy wejść. I tu jest przejście do Cefeta. Co jest ciekawe, że możemy podczas misji zapisywać. Nie jest to rzecz oczywista. Dobra, Cefeta. Okej, okay, czyli pogadają nam, że bezpiecznie jest wchodzić tutaj jako człowiek. No dobrze. Jeżeli trzeba będzie robić gdzieś jakieś śmieszne sztuczki z tym, z dash jumpami i tak dalej, to pewnie będę myślał, a tak to będziemy sobie chodzić jako zwykły człowiek. Fajnie było, żeby ktoś go przedstawił, co? Gdyby tu ich miał ktoś, to może przestaje samochody. W każdym razie naszym celem jest teraz znalezienie czterech strażników. Z czego pierwszego już mamy? Czy jeszcze troje? Nie, tej drugi. Co by się stało, gdybyśmy po prostu poszli na kompletny rympał i zabijalibyśmy wszystko, co się rusza? Tu nie wejdziemy, bo karty nie mamy. A, tu nie przeskoczę na razie. Czy możemy spadać? Możemy spadać. Nie wiem, czy chciałem to robić, biorąc pod uwagę, że tu można przejść dalej, ale... To... Tutaj bym się nie zmieścił samym dash jumpem raczej. A... Czy ja mogę przepchnąć? Albo zniszczyć. No. Well, niezaprzeczalnie mogę to zniszczyć. Ale nie jestem pewien, czy to jest to, co chciałem robić. Dobra, tu strażników nie ma, więc szukamy dalej. Nie zdziwię się, jeżeli dwóch jest w tej strefie, dwóch następnej, albo coś ten tutaj. Czy to można wejść? Tak, to można wejść. Nie kres tych wejść nie są oczywiste, mam wrażenie, ale tutaj jednocześnie też nic nie ma. Więc może dlatego nie jest oczywiste. Czy to na górze coś jeszcze będzie? Czemu ja tu nie mogę wskoczyć? Ten wygląda jakby było dużo trudniejsze niż pozostałe skoki, które wcześniej zrobiłem. Oh no. Chłop to oduczył się skakać. Jesus. To jest zaskakująco precyzyjny skok. I tak wiem, że można go pewnie dużo łatwiej zajść po prostu skakując tam jako model X, ale... To by oznaczało, że musiałbym włączyć model X w mieście, a staram się tego nie robić. Jesus. I to gorsze, tam pewnie nic nie ma. Więc robię to tylko dla własnej satysfakcji. Tutaj w lewo teoretycznie też może być. Chyba też nic nie ma. O. O, nieważne, zgadaliśmy, kryształy. Było warto. Wszystko wykalkulowane. A spróbujmy tutaj wejść. Czy coś się tutaj znajdzie?
Absolutnie nic, doskonale. Ale to już nie widziałem bez modelu raczej. Bo przynajmniej w tej rzeczy mieli możliwość odbijania się z ścian jako zwykły człowiek. Ani wspinania się, jakiegoś łapania krawędzi i tego typu rzeczy. Tu nie przejdziemy po raz kolejny. Ja czemu biegam jako model X? Halo? Albo ty mnie to? Weź kolegowie. A Boże, nic za wyobrażenia. Myślałem, że mogli tutaj po prostu przez nich przejść, póki jestem człowiekiem. Byłem trochę zbyt naiwny, nie będę kłamał. Oho. Chociaż tam na górze coś jest. Pożałuję tego. Halo, nie przejmuj się mną. Okej, tutaj pewnie coś jest, jak mamy double jumpa, czyli jeszcze nie. Rozumiałem jego dnie jeszcze. Potrzebuję czwartego Guardiana znaleźć. Date Party Guardian. Nie przejmujcie się mną, ja sobie pobiegam. O, Slit, bardzo dobra firma. O, kryształki. Nice. Mogę pogłaskać kotka? Nie. Nie mogę pogłaskać kotka, gra jest dosłownie niegrywalna. A, tu można przejść. Hello. I to chyba ostatni z czterech. Yep. I musimy tutaj gdzieś znaleźć ten certyfikatkę. Tu mamy arcade. Co jest w arcade'ie? Czy ja w ogóle mogę zagrać cokolwiek w arcade'ie? Okej, czyli na razie nie mogę w nic grać, bo nic nie ma. Nic nie jest włączone. No dobrze. Będę musiał pamiętać, żeby to wrócić. Mogę sobie wypisać. Że jakaś firma nazywa się Slider. To gadaje, że to takie węże kompletne? Can be. Uiii. Czy ja w to mogę strzelić? Mogę, nice. Miałbym się, gdyby dało się to utkwić. Absolutnie by mnie to nie zdziwiło, to na pewno. Tam nie wskoczymy, to też nie wejdziemy. To w takim razie pytaniem jest, gdzie możemy ten certyfikat sobie wyrobić? Tutaj. Chyba. Ok, czyli... Misja zrobiona i możemy iść grzecznie i kulturalnie zareportować. Nie się kosztaktów. Bogactwo. A weźmy sobie do drugą misję. Jiro ma problemy w strefie B, czy lecimy do strefy B? Do strefy B chyba najlepiej będzie, jak po prostu wejdziemy na maksa w lewą stronę. Biorąc pod uwagę, stamtąd wchodzimy, to tak mi się wydaje. Najwyżej tam będziemy odrobinę błądzić.
Tamten dyw i drzwi na górze będą mnie dręczyć, kiedy krzaknąć, podejrzewam. Ale z drugiej strony, jak ten, z tego pamiętam, jak pomożemy Jira, to będziemy mieli odrobinę więcej możliwości mobilnościowych. Chyba, że źle pamiętam. Hop. Nie wiem, czemu zawsze gram jakieś gry, które mają możliwość skoku, to lubię skakać, nawet jeżeli jest to absolutnie zbędne. Logiki w tym nie ma absolutnie żadnej i skakanie nie jest szybsze, ale i tak tylko po to, żeby coś robić, skaczę. A, dwa. Dobrze, idę chyba na dwa, right? Standard 2. No chyba dobrze idę. Mam nadzieję, że idę dobrze. O, zatem nie. To nie obezwałem. Dobra, jesteśmy z powrotem za chyba. Wszystko wykalkulatorowane. Okej, to musimy spalić te drogi i zobaczyć, co może powodować ataki Mavericku. Bertki mogą nas zranić, jeżeli stoimy za bitwę i wybuchu. Nie jestem pewien, kto to sprawdzać, ale to wygląda trochę jakby mogły. Ja byłem tutaj w ogóle tak samo? Nie jestem pewien teraz. Mogłem nie być, zwłaszcza jak widzę te chipy, które te ludem leżą. Kryształy. Byłeś? Okej. To już moja pamięć jest krótka i zawodna. A nie powiem kryształami, to tak sypie dość mocno. Pójdź to. Ona się prawie włączyłeś mi. Tak, to jak najbardziej ma sens. A to co? Kolejny komputer chip. A to jeszcze dobrze trafić, aż dziwne. Ten Buster jest lotniczo duży, mam wrażenie. Ja tu zacznij. Anes? Nie. Jeszcze raz spróbuję, ale nie wydaje mi się. Nie, to zdecydowanie do zrobienia bez tego. Bez jakichś upgrade'ów. Imbi podchodzi teraz sobie i pokazuje, to nie jest do zrobienia. To jest właśnie lepsze z Bastetic 2. Powiem szczerze, że gdybyś mi ja to nie powiedział, to nie zwróć uwagi. Chyba co ja z tobą muszę zrobić? Ja mi to chyba to nie wiem jak trzeba chyba. Czy ja muszę niszczyć jako MFO pod tym? Tak to trochę wygląda.
Właśnie, teraz stracił HP i bez czego. Też nie wiem. Oj, jestem w tym miejscu trochę. That's fine, trafiłem, okej. Okay. Jak to mówią, jeżeli działa, to kim ja jestem, żeby się kłócić? Okej, okay. już widzę. Cześć, Zero. O nie, jesteśmy wybrańcem? Pamiętajcie, nigdy nie można być normalnym człowiekiem, zawsze trzeba być wybrańcem. Jada, musimy podjąć własną ważną decyzję. Nie wiem o co chodzi, ja tylko chcę żyć w spokoju. To nie wygląda jak skok, tutaj się da zrobić. Nie, to motyw w każdej gry wideo zawsze. Oczywiście przestarzam, ale... Wyobraźcie sobie, że mówią ci, ej słuchaj, idź po prostu do jakiegoś terminala stać, a ty im mówisz, nie. Jaki śliczny zero, nie mogę się doczekać, przejdziemy całą grę współpracując z tobą, dobra. W końcu dlatego nazywa się ZX, bo współpracują z tobą 0X, prawda? Prawda? Hold up. Ja coś przegapiłem. Myślałem, że oni powiedzieli, że mogę się teleportnąć do tego. Do kwatery głównej. I chyba źle się zrozumieliśmy. Przysięgam, muszę to zeskipować dialogi. Bo mam wrażenie, że odrobinę przesadzam, jeżeli chodzi o to, ile wyłapuję. Z tego, co mamy w danym momencie zrobić. Czy możemy zabić NPC-ów? Możesz teleportować tych żółtych, hej, hej, hej. Ma to sens, że nie z każdego się da. Czyli teraz muszę znaleźć żółty serwer. Gdzie mógłby żółty serwer? Nie mam pamięci takich rzeczy, to jest najgorsze. Więc teraz tutaj pobłądzimy przez kolejne 30 lat. I na pewno nie będę mówił, że to wina mapy, bo to nie jest wina mapy, to jest moja wina. Ale najzwyczajniej w świecie nie pamiętam takich rzeczy. Da się tak jakoś bardzo daleko też czy? Bo tutaj też nie było. W porządku, trzymaj się Petku. Miłego dnia. Życzę. No, to jakoś datę widziałem. Widziałem napis data. Doskonale.
CFX1, patela główna strażników. Hello. Mogę, czy możemy się ten poznawać jako człowiek, bo widzę, że jesteśmy jako X. I się zastanawiam, czy zwykli ludzie też mogą się teleportować. A i mi najgad, że oni też się jakoś z tego teleportują, więc to nie jest kwestia tylko biometali, ale... Daj głupie pytanie dzisiaj, jest fair. Ach, te dzieciaki, zero szacunku do starszych. Za moich czasów. Dużo dysków. O mój Boże, czeka mnie właśnie zbieranie każdego jednego dysku, jaki istnieje na planecie. Nie jestem pewien, czy chcę sobie to robić. Witamy w katedrze głównej strażników. Ruch oporu, hech. Mamy im blisko wystarczająco. Pewnego naukowca. Ciekawe, któż to może być? To wcale nie Alouette. Na, czy wygląda ci jakkolwiek podobnie? A biometale zawierają świadomość legendarnego bohatera, który uratował kiedyś świat przed Maverickami i może nam jakoś pomóc. No dobrze. Na razie dajcie mi to. Możemy wejść do pokoju. O mój święty Boże. Bąk. 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 Bąk, bąk, bąk. Mogę być akurat tym człowiekiem i otrzej się tę zabawkę. Na szczęście jest literalnie zniszczalna, więc nic się nie dzieje. Proszę o to biometal, teraz jesteśmy kompletnie bezużyteczni, nic nie możemy. Okej, nieważne, już dostajemy go z powrotem. Na szczęście dosłownie tylko na chwilę. Maveriki w CFD. Oh no. Tylko nie firma Slither, która uratowała jak do tej pory tyle ludzkich istnień. No dobrze, czyli my idziemy robić robotę strażników Slithera. Kiedy ostatni raz to poszło, nie tak? Nie wiesz jak walczyć, pomimo że już trochę walczyliśmy. Słuchajcie, jeszcze się nie wywaliłem, więc chyba trochę umiem walczyć. Trochę. Przynajmniej będę sobie tak mawiał. O mój Boże, i teraz prosto na misję zaciąga. Myślałem, że przynajmniej będziemy mogli tam ten dysk zgarnąć w laba. No nic. No da. Teraz... A Boże, to każdy z tych kulek zdaje obrażenia. Note to self. Uważać na to. Uważaj na nią. Zawsze w takich miejscach się boję, że ktoś będzie na przykład na dole jakimś. Dobra, możemy normalnie
Zaczekać, aż przyjedzie. Chyba. Tym razem pamiętam. Zawsze w takich miejscach się zastanawiam, czego przypadkiem na dole nie ma. Mnie to dręczy i męczy. Casing point. Pewnie go strzeliłem. Starbucki do 0-2 bodaj. Może sobie postać moi to w uniwersum. Tudą część. Jeszcze nie dojczak. Słuchaj, jeszcze nie musi odnawiać moich danych zapisanych na serwerze. Nie przywracaj mnie do mojego backupowego ciała. Ej, koleżanko, o czym ty kurwa pierdolisz? What is my girl talking about? Chciałem powiedzieć, że teraz mi jakaś muszka wleci, to I swear to God. Ja wiem, że gramy w Mega Mana i... Ale, come on. I tak wiem, że to jest efektywnie jedno wielkie nawiązanie do tego. Do Interstage'a z X1, ale... Come on. Belzemucha! Nie są one jakieś straszne bardzo. O, to było niebezpieczne, tu nic nie ma. To będzie się zapadać. Czyli każdy taki nadkruszony się będzie zapadać chyba. One są strasznie czułe na to, gdzie stajemy, z tego co widzę. I tak mnie to przeraża. Miałem wrażenie, że wystarczy dosłownie czubkiem buta dotknąć i już się zapadnie. Dobra, to wygląda jak miejsce, w tym będzie jakieś posidło. O nie! Jiro, kto by się tego spodziewał? Więc tak wygląda X vs. Zero na Nintendo DS. Tak, to ma. Niech się da się jakiś pamięta. Aaaa, Wembotet. A? Come on. Bong. Jiro, nie. Oś to Serpent i jego dwaj przedupasi. A czapeczka doktora Weila. Pamiętajcie, normalnym zachowaniem antagonisty w tym momencie byłoby... Ej, jest tutaj zły Mega Man. Po prostu wezmę i go zabiję. Zły w sensie przeciwny nam. Ale normalny antagonista po prostu powie, idź sobie, podszkur się, potem najwyżej zostanę cię pierdol, wszystko będzie dobrze.
Jeszcze mi teraz powiecie, że on jest kompetentny. A, stwierdził, że potrzebuję tylko haseł. Czy serpent to brata innego Snake'a? Solid serpent? Stale serpent? Najmniej copyrightowany Solid Snake? Nie, Jiro, czemu? To prawie jakby to była nasza wina. To wygląda jak dobry moment, żeby się zastanawiać. Gdyby to był dobry survival, to moglibyśmy powiedzieć, że nie pierdolę, idę umrzeć. Chłopy to dosłownie umierają od samego patrzenia na GigaChat ZX model. Pamiętajcie, najważniejsze nie jest to, że mamy w sobie dwa modele. Najważniejsze jest to, że mamy w sobie ducha Jiro. Teraz będziemy mogli mocą przyjaźni. Nie powiem tego. Mam do siebie jakiś szacunku. A, Gaminet pozwala automatycznie się cofnąć. Gdybym miał złotówkę za każdą grę, w której idziemy sami do akcji, pomimo że nie powinniśmy tego robić, potem wychodzi z tego absolutna katastrofa, to miałbym 2 złote. Nie jest to dużo, ale... Cześć, Sevik. Słuchaj, jesteśmy dwoma deployidami i w dodatku dziewczyną. To już dopiero odejdę. Nie możemy pozwolić, żeby model Vile został przebudzony. No dobrze, czy idziemy szukać pozostałych biometali? Model... O mój Boże. Model zniknął Double Jumpa. Jest mi smutno. Byłem naiwny. Czemu model ZX nie ma double jumpa? Gra jest dosłownie niegrywalna. Człowiek za bardzo się przyzwyczaił do istnienia double jumpa. Nie będę kłamał. Ok, z tego co widzę, dane mamy na tym, na tym dolnym ekraniku. I jestem pewien, że wszyscy są w stanie na spokojnie przeczytać, to tam jest napisane bardzo dużą ściągą. Spin tu i na masz normalnie. A nie wiem, zaraz zerknę. A, czy jeżeli rozumiem, tutaj deski z danymi są dosłownie tylko jako plot. Well then.
Powiem ci tak, Sebi. To jedyne, co chciałem wiedzieć. Jest w ogóle gdzieś jakaś lista technik, które mamy? Niekoniecznie pewnie. Fajnie by było, ale pewnie odrobinę za dużo wymagam. Bo w Pinduina nie robi się, powiedzmy, jak to określiłem, normalny sposób. Tylko trzeba... Trzeba strzałkę w ogóle przytrzymać. Cześć, tej witam. Na pewno w ZX... Właśnie w ZX Adventure wiem, że była. I dlatego się zastanawiam. To wszystko dzięki biometalom. Nie mamy żadnego Leontina, nic takiego. To chyba jedyny jakiś specjalny, który na razie mamy, to będzie Pinduin. Przynajmniej tak mi to wygląda na razie. Dobra, to jako, że o ZX-ie wiem absolutnie kurwa nic. Czy są tutaj jakieś upgrade'y do HP-ków, jakieś subtanki, jakieś tego typu rzeczy? I jeżeli tak, to czy zdobywa się je w jakiś sensowny sposób? Bo na razie to jedyne co robię, to biegam sobie dyski. Zbiegam? Zbieram, mode, tak? Normalnie sobie leżą. Doskonale. Czyli pewnie domyślam się, że w takim razie najlepiej będzie najpierw znaleźć model H, a potem myśleć o zbieraniu czegokolwiek. Nie, że to wiadomo, że przydałoby się więcej mobilności. Ale tak, a nie, ale modelu H. Czekajcie, dane, tutaj chcę. Żółta karta, mamy. Jeden satank jest niemożliwy. Decay in, ale jakiś. Nice! To jest to, co chciałem usłyszeć. Dobra. Request. Będę leciał po kolei. Teraz się będę. Jestem głupi. Mówiłem chwilę temu, że muszę czytać rzeczy. Sefa za strefą mieszkalną. Sliter ma tam swoją elektrownię. Była najechana przez Mavericki dawno temu i nikt się do niej nie zbliżał. Okej. Okay. Czyli muszę iść do Sefy E, to jest to, co mnie interesowało. I podobno jest za strefą mieszkalną. I zastanawiam się, skąd będzie najszybciej. Właśnie nie będę komał. Obawiałem się, że powiesz mi zaraz, że jest za jakiś subquest. Bo questów chyba nigdy nie robiłem w ZX ani w Adventure. A, okej. Okay. Czy to jest jakiś błąd, że nie pokazuje tej połowicznej animacji ładowania? Czy to w zamierzeniu ma tak być? Że dopiero jak już w pełni naładujemy, to pokazuje. Bo Barter pokazuje tą połowiczną. A tutaj, spójrzcie, jak ładuje i dopiero pełno pokazuje. Dziwne. Założenie to pewnie design, co? O mój Boże, ten tu nie daje się dużo, jakbym chciał. Też czuję, że Mega Man ZX wciąż będzie Mega Man X. Ja jeszcze nie byłem w strefie.
Teraz standardowe pytanie, którędy się jedzie do cefy. Miało się iść przez cefę mieszkalną, to na pewno. Ale nic, absolutnie nic mnie nie powstrzymuje przed zwiedzaniem. Cefa, śpisz? Oj, tak, tak. Jestem B4. A mam iść do E7. Ha, ha, ha. Mam wrażenie, że nie jestem tu, gdzie powinien być. Czy ja chcę wrócić do D2 i tam stąd próbować iść? Bo nie jestem pewien, czy przed cefem mieszkalną mają na myśli to miasto, czy tam, gdzie był Slitted, bo... Powiedzieć bardzo poproszę, jeżeli chodzi o nawigację, to przyjmę każdą wskazówkę. Na razie dostaję straszne sygnały. Nie, bo trochę też nie chcę chodzić tam, gdzie potem i tak będę miał misję, żeby nie powtarzać się bez sensu tych samych etapów. Stosowanie prawej sepy, prawej. Prawej. Przepraszam. Brzmi to trochę komicznie w momencie, kiedy odpalam mapę. No dobrze, spróbujmy dostać się do prawej strony, I guess. Chyba jak to jest right? To jest B2. Tak, to jest B2. Chcemy się iść do tego? Hejterzy. Shin, słuchaj mnie. Pytałem się, kiedy się idzie do E. Tate mi mówi, że najbardziej po prawej stronie T. No to co ja ci mogę powiedzieć? Z pewnością nie jest to intuicyjne. Aczkolwiek ja też na pewno jestem przynajmniej trochę przyzwyczajony do tego, że gry dużo bardziej pokazują, gdzie gracz ma iść. Dobra, nie wiem. Się niech wam będzie. Jesteś sobie mapkę, oj tak, tak. Znaczy nie ironicznie mam wrażenie, że czasem by mi to bardzo pomogło. To jest mapa Ender Lilies. Nie do końca, w Ender Lilies pokazywało połączenie między pokojami. I to tak mniej więcej, że idziesz w prawo z danego pokoju. Powiem tak, na mapce w Ender Lilies byś miał, że C2 przechodzisz do E w prawo. A tutaj C2 do E będę przechodził w lewo, albo po ukosie w górę, albo w dół. Idąc w prawo. To jest ta różnica. Gdyby to była mapa z Ender Lilies, to jeżeli idę cały czas w prawo, to C2 bym przechodził albo do C1, albo do D1. A najlepiej do B2. I wtedy, co jest mapa z Ender Lilies, się zgodzę. Jeżeli idę od C1 przez C2 cały czas w prawo i wychodzę cały czas w lewo, to nie jest mapa z Ender Lilies. Nie dam sobie wmówić, że to jest jakkolwiek blisko mapy z Ender Lilies. Że jesteście i tyle. I mean, jestem bad game enjoyerem, ale to nie jest czytelny design, to na pewno. Jakby możesz z tego wywnioskować, które strefy są połączone, ale nie mówisz mi, że jesteś w stanie sensownie wywnioskować, jak te strefy są połączone.
Chyba daje mnie ten model. Ja tylko nie obiłem mapy. Ja za bardzo zapomniałem już, jak ta gra wygląda, więc nie chcę szkalować elementów, które nie są mapą. Bo też grafów te nie daje mi jakoś za bardzo powodu, żeby jej nie lubić, jeżeli chodzi o taki czysty gameplay. Zobaczymy, jak to będzie, jak też zdobywać jakieś farmy, nie farmy i będę wchodził actual etapy. I ostatnia z Zitika grałem, jak jeszcze mieszkałem w Olsztynie, czyli ponad 10 lat temu. Tego jestem pewien. Czy to chyba jakoś zatrzymać? Nie. Ale można to przebiec. Nice. Hello. Aż tutaj, czyli można klikami odwracać kierunek nęcenia się. Tutaj akurat nie ma potrzeby. Wow. To daje dużo więcej niż myślałem i wyskakuje szybciej przede wszystkim. Z Preshinem. Boję się tego. To za szybko rezoluje, żebym się nie bał. A, czyli tutaj jesteśmy. Możemy bezpiecznie spać, to przynajmniej o tyle dobrze. Dobra, this is fine. I dodatkowo chyba raczej nie możemy. Myślałem, że może jesteśmy w stanie wrócić na górę. Znaczy wrócić na górę, po prostu skakać po tym, ale ewidentnie nie. No nic. Można tak zrobić po prostu. Nie chciałem tu spadać. Ale niech już będzie. Tam nie było nic. Nic tutaj nagle, prawda? Before tam jest Sartang. Czy inny life up. O, ale najwyżej się to wróci. A propos. A to było proste. To nie będzie proste. Wygniatarki, moja największa słabość. A, dobrze. Póki co... To już nie wygląda dobrze. Zwłaszcza patrząc na to, ile HP mam. Yep. On ma takie bardzo podstawowe ruchy, mam nadzieję. Dobra, to będzie guna. Bąk. Nice. To poszło. Zaskakująco sprawnie, to na pewno. A i też to Cyberdelfy. Tak się zastanawiam, że tam prawo coś jeszcze jest. Może? Tutaj chyba tylko możemy się cofnąć, a nie chcę się cofać. No dobrze. To idźmy dalej.
Bong, 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 bong. Nice. A, dostałem z tego. Mam trochę mało HP, jak na to ile chciałbym mieć. Najchętniej bym sobie gdzieś pofarmił, ale nie bardzo widzę miejsce na to. Ja chyba cofnę zdanie. O tym, że nie ma gdzie. Tak, ale obrywałem nieprzemnie. A, to nisko. O mój Boże. Nie jestem pewien, czy te... God damn it. Nie goni mi czas, więc wydaje mi się, że mogę w miarę bezpiecznie tutaj sobie poframić przed chwilę te hapeki. Zwłaszcza, że mam satanka. Tego też fajnie by było naładować. No akurde. Amunicja mi wypadła, mogłem z niej wziąć tego. Mogłem z niej wziąć... hapeki. Z małej niestety już nie. O. Trochę tu. Zapominam, że muszę ten jeden mały krok zrobić. Czy to hapeki padły? Nie jestem pewien. Dobra. No tu jest ta tanka, jak już tu jestem. I przy okazji po tacy to HP jest. Fajne miejsce takie, żeby sobie postawić odrobinę. Jest w miarę bezpieczne. Dość łatwe do farmienia. Ej, to było zbyt efekciarskie. Myślałem, że wlocie ich zgarnę. No buch. Na szybko strzelam. Nice. Jak tam tank? Daj pełen. Mogę iść chyba już. Zwłaszcza, że to jest jeszcze ten. Czy one mogą się wytrzeć? Tak, nice. A, to teraz już. A. Czy one mi dają obrażenia, jak... Na ich stoję, nie wiem, nie chcę tam. Nie wiem, czy chcę sprawdzać. Punkty za styl. Okej, dostaję obrażenia od nich. Czym to jest? Okej, rozumiem. Nie podoba mi się to, co widzę. Płytka. Duży. Kapek. Czy ich nie jest od tanków, tylko ich nie idą DPS-ów? Być może. Już chciałem pytać, czy ten etap po prostu jest jakiś bardzo długi. O nie, też teraz tak Falcon. No da, tak Falcon. High Volt. Pseudoroid modelu H, High Volt. Czy ma syndrom Headboy? To najważniejsze. Ale ewidentnie używam offsetu Headboy. Tak, ale
Ten ostatni chyba był niepotrzebny. Tak, tak, tak. O, nice. O mój Boże. Witness i tanka do bezpieczeństwa. Wiesz, aż tej precyzyjnie. Umarłbym bez tego, bez tanka. Dobra. Level 3 victory. Jaki jest maksymalny poziom zwycięstwa? Max to 4. Widziałem, że parę razy go trafiłem tak, że mignął na czerwono. I podejrzewam, że to o to chodziło. Nie jestem pewien... Znaczy, pamiętaj. Nie zauważyłem, żeby gra jakoś bardzo mocno tłumaczyła... Kiedy... Znaczy nie, czyli... Widzę kiedy, ale nie do końca mogę się skupić na tym, kiedy trafiam w jakąś słabość. Chyba musiałeś go bez sejpera... Przecież ja go nie, ja to chyba sejpera nie trafiłem. Tak mi się wydaje przynajmniej. A czekajcie. Szybki Google. Ma słabość na skrzydłach podobno. Od poziomu pokonania też jak długi będzie pasek danego modelu. No małpi to jest. Powiem tak, ja się bardzo cieszę, że nie robię żadnych hacików ani nic tak dalej, bo by mnie chyba pokrzywdziło. A ile mamy, muszę coś palić? Ja? A, bo ja nie mam tego. Nie mam energii w ogóle? No ja mam zaszczę do góry. To już duża rzecz. Musisz odnowić ją, a to... zgadnamy. Dostaliśmy zieloną kartę. W pierwszej kolejności tak zapis wchodzi. A w drugiej kolejności requesty. Mówię, wydaje mi się, że będę je robił po kolei. Masz na myśli w jakiej serii? Mega Man ogólnie? Bo jeżeli tak, to podejrzewam, że się z tobą nie zgodzę. ZSFF. Okej, czy jest jakaś misja w strefie i mówisz? To jest strefa G. To jest planeta w strefie I. No dobrze, to chyba zrobię tak jak ten. Tak jak jest sugerowane. Znaczy ja powiem tak, przez to, że istnieje Mega Man 3, to nie wiem, czy będę w stanie się zgodzić z tym, że jakikolwiek boss jest najtrudniejszy i nie jest Mega Man 3. Ale ja jestem odrobinę krzywiony odnośnie Mega Man 3. Nie jestem backfitem. Powiem tak, to nie jest tak, że mi to jakoś bardzo przeszkadza. Dokwick to nawet nie jest najgorszy, bo to strefy planowania.
Dużo gorsze jest do kurz. Przez to, jak idiotycznie precyzyjny trzeba skok zrobić. I trzeba go powtarzać za każdym razem. Shadowman też jest absolutnie paskudny do speedana. Dajcie tam. Czekajcie, bo mnie pojebie. To ma dużo więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. Bo chciałem po prostu zrobić Eldasa z początku i dlatego się przełączyłem na model H. Czy tam... ten chyba nie zużywał mi amunicji. To mi zużywa amunicję. Tędy się nie idzie dalej. Tędy nie może iść się dalej. Nie zgadzam się na stwierdzenie, że tędy się idzie dalej. Dalej, prawda? Hold up. Dobra, this is fine. This is not fine. This is fine. Nawet nie blisko. Głupie pytanie, czy ten etap jest dostępny dopiero jak się ma model H? Bo jak nie, to pokrzywiłoby mnie. Dobra, tutaj miałem na model ZX, to nie... Nawet się nie zastanawiam. Co mi fajne jest to, teraz zauważyłem, że model... O, my Boże. Że model H ma katanda na przeciwniku. Cześć się sobie. Miłej trafki. A może już powinien tym dostać? Dobra, od tego akurat dostaję niestety. Dostanie. Tank. Jesus. Dobra, chyba wracam do bezpiecznej opcji. Jesus! Jak się tego unika? MBF zrobi się dokładnie tak samo jak 0-4 i się atakuje, żeby nie leciał. I to przydałaby się pewnie jakaś... apteczka. Jest tutaj. Aha. Nie! Apteczka! Dzięki Bogu. Wow. Ale tak znikam. To nie poleci chyba. Nie wygląda. Co to jest? Guys, co to jest i czemu nie podoba mi się w jakim miejscu to jest? Czy ja go mogę teraz podnieść? Bo on nie wygląda na podniesiable. On zdecydowanie nie wygląda na podniesiable. Chyba, że to można jakoś aktywować. A nie wygląda.
To zdecydowanie wygląda jak coś mogę aktywować w tej chwili. A ten Eldar do góry jest chyba za niski. Yep. To nie było mądre. Ja będę już miał drugą połowę. Okej. Pierwsza wyjebka. No podejdź go, tak? Pamiętaj, tak jak na moje standardy, to pierwsza wyjebka w tym momencie nie jest złą informacją. Jeszcze proszę mam bezwać. Tatkurstwo. Tylko teraz będę musiał... Będę musiał to pamiętać, to mogę tutaj jechać. Nie lubię tego, ale chyba to mogę. Nie mogę. Myślałem, że tego się mogę chwycić. Nie. O Boże, tam były kolce. Chyba się mocno uratowałem. With bossing? Honeycomb. No dobrze. Z czym się ciebie bije, kolego? Wow! Ja kolega, ale to dużo wyżej niż myślałem! Holy shit! Ten boss jest niebezpieczny. Ja za tanka już. Tak, ale. Zdążyłem w jakąś słabość trafić. Nie, nikt nie szkodzi. Nie zdziwi się, że jej trafiłem dwa, dlatego że Spintuin. No dobrze. Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o moje możliwości tego używania modelu H? Bo nie wygląda ładowane ataki. Nie widzę, żeby one jakoś pytanie się różniły, prawda? Odwalne i strzałka do góry czy w dół. A teraz już nie mam tego. Teraz już mam nic nie mam. Hihi. Bardzo było proste. Teraz mógłbyś tam to zebrać. To jeżeli nie będę musiał ten... Jeżeli nie będę musiał się topać... I łowo, że tak to ujmę, to chyba spróbujesz tam cofnąć tyle. Dobra, zgłoszę misję. I zapiszę dane. I mówię, spróbuję ten. Ale spróbujesz tam cofnąć, zobaczysz, czy jestem w stanie coś z tego zrobić. Mam nadzieję. Aż... Zobaczymy, czy w ogóle będzie mi dane się tam cofnąć. Biorąc pod uwagę te kolce, które miałem po drodze. Doria. Tutaj mogę przejść teoretycznie. Oh baby. Pomocy.
Pomoc. Pomoc. A co jeżeli to są kolce? A jeszcze lepiej, co przy pasie. O, jeszcze tu wyjawiam ciemne etapy, takie, że komple... Nic nie widać. O, X6, co lubisz? Ja się proszę, mam wrażenie. O Boże, to wciąż jest ciemny etap. Nie wspominam, ale absolutnie nienawidzę, kiedy w platformówce mamy tak mały wycinek ekranu widziany w momencie, kiedy tuż obok mogą być kolce. Pamiętaj, gdybym miał pewność, że tutaj mogę po prostu biec, to okej, okay, ale dosłownie pokój wcześniej widziałem, że są kolce w takim ciemnym pomieszczeniu. Więc staram się, jak mogę to unikać. No dobrze, to teraz gdzie ja muszę się cofnąć? Bo mam wrażenie, że dość daleko. Zmieńmy się na Zetix. Po co nie tutaj mogę? Po prostu Zetixem przelecieć. Tak, ode. Tak. Kopałem. Nie wiem, czy to już pewnie mógł odciany w sumie. Nie, chyba bym nie mógł. Tu mogę dopiero. Aż to coś jeszcze jest? Nie. Chyba nie będę sprawdzał. I to się szło... Góra czy ten? Tak, górą. Ale tutaj, to było rzeczą. Dobra, this is fine, this is fine. Wszystko pod kontrolą. Masz? Dziękuję za apteczkę. To jest to, czego potrzebowałem. I dobra, to było. Cześć. O Boże, ja znowu muszę mi bossa bić. Okej, ewidentnie rozwiązanie nie jest bicie go. Nie wiem, czy nie muszę po prostu jakoś bardzo pod nim przedaszować. Nie, też nie. Przed tym dalszym robić po prostu unik. Właśnie nie do końca widzę gdzie. To jest mój problem. Pod nim? Chyba pod nim. No, czyli stanie na pełnym dystansie, ewidentnie to nie jest dobrą opcją. No dobrze. To zaraz będę tu, gdzie jest ten upgrade nieszczęsny. Jak się nie wyjebie, mind that. Pomyślelibyście zapewne, że normalny człowiek by w tej chwili po prostu wziął i użył tanka i mielibyście absolutną rację.
byłem odrobinę zbyt pewny siebie i myślałem, że dam radę. No dobrze, teraz mówicie model HX i ładowany z szoku w górę. Że to na tym trzeba użyć? Tak. Jego. Okej. This is fine. Trochę więcej HP na pewno nie zaszkodzi. Data management zapiszmy sobie. Mam jedno głupie pytanie, co się robi z kryształami w tej grze? Bo widzę, że mam ich dość dużo. Jeśli zastanawiam, czy mogę coś z nimi sensownego dojść w tej chwili. W Himbiso w tej grze się nic nie robi z kryształami. Dobrze się pasek modeli, i CIC. Przynajmniej mają jakieś zastosowanie. No dobrze. Jakie dalej mam misje? Tak, kill the biometal. W strefie H. To teraz potrzebuję jednej oczy. Odpowiedź na jedno oczywiste pytanie. Doko? Bierz niebieskie kryształy. To nie jest oczywiste, okej? Okay? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest praktycznie waluta. Jaką misję wziąć? Tą, która jest w strefie H. Ktoś tam ma Milton Park. Uno momento, doskonale. Ja sobie w tak zwanym międzyczasie pobiegam, podwiedzam. O, rzeczku. To bardzo miłe. Wow! No i to nie jest tak, że nie masz racji. Gdzie chce PAE wejście? No dobrze. Za chwilę tutaj pobiegam i może znajdę coś, co mi pozwoli się wyteleportować. A jak nie, to tutaj po prostu podwiedzam. Zaszkodzi, nie zaszkodzi. To nie wygląda jak amusement park, to na pewno. To jest CPF. Nie, no dobra. Do TF przyjdziemy później. Teraz jak się najszybciej stąd wraca? Pewnie tak jak przyszedłem, wiem.
A biorąc pod uwagę, że trzymaliśmy w CPA, to zaszkodzić nie zaszkodzi. Po prostu się przejść. Dopiero zobaczymy, jak długi jest ten rezerw, jeez. Dobra, sefa A. I teraz co i mapa, to w którą stronę może w ogóle być przejście. Wygląda jakby bardziej było gdzieś z A1 albo z A4 znaki zapytania. No dobra, poszukajmy na razie. Bo tak, tu wchodzimy do miasta, to nie. Ewa, to my, by the way. W takim tempie. O Boże, nie. Czy to jest w ogóle do stania, tak się zdałem? Chyba nie. To nie wygląda, jakby było zrobione. Ale? Było warto. Tutaj przechodzimy z CCP obok. Raczej, o Boże. Czyli jest. Proszę mi zauważenie. Nawet nie blisko. Ja bym się pytanie za to chodzi, kiedy tam leciał mnie zabił. Czy to nie jest właśnie, to jest. No dobra. Szukamy dalej w CPA. Bo tam w prawą stronę nie widziałem za bardzo możliwości, żeby było przejście tutaj. No nie, tu pewnie też nic nie ma. Okej. Okej. Rozumiem. Tutaj już na pewno możemy wejść na górę. Tam mogłem zostać na górze. Powinienem tu zostać na górze. Jak już mam możliwość. Mam ten sam problem, to wcale wtedy. Chodzą nisko. O mój Boże. Będzie mnie to teraz denerwować po przyczasy. Nie będzie mnie to denerwować po przyczasy. Chciałbym tutaj móc zrobić po prostu. Skok pionowy. To nie jest moją domeną. Czy ja będę nie wracam po prostu do strefy M? Chyba nie. Ale? Nie, to jest strefa. No dobrze, czy na łbach możemy stać na nich? I prosto w kolce. Nie, tym razem. Back tutaj była stefa eventowa z stefa. Nice. Zawsze mnie niepokoje, to takie długie fragmenty, gdzie nic się nie dzieje. Z jednej strony chciałbym biegać modelem PAD, żeby mieć nieco lepszą mobilność.
Goddammit. Ja tam wrócę. Z drugiej strony mam wrażenie, że nie jest on optymalny, jeżeli chodzi o obrażenia. Te małe maty, Jezu. Pojebie mnie. Z tymi małymi metami. Dosłownie mnie pojebie. No Boże! Nie mogę. To jest desperacja. To była jak desperacji. To był akt absolutnej i kompletnej desperacji. Powiedzcie mi, że nie było warto i ja się z wami absolutnie zgodzę. Okej, teraz zobaczmy to... tą waszą opcję maksymalnego deep. Ulala. Co tam pięknie zrobił? Spróbuję przełączyć na ten model wytyk. Łatwo. A o chuj chodzi. Ja chcę po prostu pamiętać, że mnie tutaj zaatakowano i nie mieć z tym, żadnych innych wspomnień. Ile prawdopodobnie. Ale jeden albo chyba. Big L. A na górze też nic nie ma. Ale idziemy raczej dalej. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Ja widzę, dokąd to zmierza. Nie podoba mi się to. To mi się bardzo mocno nie podoba. Dzięki Bogu, że nie miałem żadnych punktów za... za czas misji. A myślałem, że to można przejść pod tym. Otóż nie tym razem. Biec po prostu. Mam momentami wrażenie, że łatwiej po prostu zostawiać te mety same sobie. A nie próbować je atakować w jakikolwiek sposób.
czy tego drocha mógłby wkoczyć? Zobaczmy. Wygląda jakby się dało, a niekoniecznie tak. Muszę drugi raz cheatnąć. To wygląda jak się... jak ktoś to jest zrobił, ale... ja tam skoczę. Nie w ten sposób! Ale skoczę. Okej, okay, jak jest, to też nie topnie. Ale wydaje mi się, że nie było to jakieś bardzo konieczne. Apteczka! Ach. Gdzie mnie to zaprowadzi? Uibocyn? Chyba tak. Monkę. To jest ta wspaniała małka, o której Shin mówił, że jest niezrobiabla? Trochę rozumiem, co mógł mieć na myśli. O Boże, a że to poprzednio rzucił. Zmienię mod chyba. Chyba się, że mogę te walki nie zabić. Nie jest to z pewnością łatwy boss. To mogę powiedzieć na pewno. Ale nie mam tanka. Ani jednego, ani drugiego. Będzie fajnie. A, kurde. Wow! To chyba pod tym atakiem trzeba stać, jak jest. Oj. Level 2 victory. Ledwo, ale dał radę. To model P? To model P. No dobrze, czyli druga część modelu P jest u kogoś innego. Doskonale. Siodli, nie wyjebie się przed resztę tego etapu, prawda? Chyba, że tu jest może... Tu jest, nice. Prawda, to nie jest teleportowe. Ale to na razie wystarczy. Mission complete. Po bossie zawsze może zabić. Mam wrażenie, że ostatnio po bossie nie miałem i musiałem jakoś trochę dalej iść. Ale dobra, na dzisiaj sobie skończymy. I w środę będziemy dalej kontynuować ZX-a. Póki co nie wygląda to jakoś bardzo źle, poza tym, że mam problemy lekkie z nawigacją, ale to... Niekoniecznie jest związane z mapą, tylko ogólnie jest z moją orientacją w terenie. Także mówię, na dziś to było tyle. Widzimy się w środę. Także też trzymajcie się, po. Cześć!